Czy Gowin i Kukiz poprą stan wyjątkowy? Stan wyjątkowy. Jarosław Gowin, jeśli rząd nie podzieli się więzą, będzie to gra strachem Polaków. Były wicepremier Jarosław Gowin chce, by ministrowie powiedzieli opozycji, co dokładnie dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i czy nasz kraj jest zagrożony rosyjsko-białoruskimi prowokacjami. Zaproponował, by zwołać niejawne posiedzenie Sejmu. Swoją opinią podzielił się też Paweł Kukiz. Przyznał, że nie wie, czy poprze wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. W czwartkowym oświadczeniu Jarosław Gowin odniósł się do rządowej propozycji wprowadzenia stanu wyjątkowego w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią. Ma to związek z pojawianiem się tam grup migrantów, chcących przedostać się do naszego kraju. Zdaniem lidera Porozumienia opinia publiczna jest zaskoczona tymi informacjami. Dodał, że swojego zaskoczenia również nie ukrywa. Na podstawie tego, co powszechnie wiadomo, nie widać żadnych powodów, by zarządzać stan wyjątkowy. Nie wykluczam jednak, że rząd dysponuje jakąś wiedzą uzasadniającą ten wniosek, wyjaśniał. Migranci na granicy. Gowin proponuje niejawne posiedzenie Sejmu. Były wicepremier przypuszcza, iż polskie służby specjalne mogą przestrzegać obóz władzy przed prowokacją w ramach wojskowych rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2021. Działania armii obu państw, oficjalnie, mają trwać od 10 do 16 września. Być może na granicy z Białorusią pojawią się tysiące migrantów i sytuacja wymknie się spod kontroli, dodał. Jak zasugerował Gowin, jeśli rząd faktycznie ma takie informacje, Sejm powinien zebrać się na niejawnym posiedzeniu. Podczas takich obrad Rada Ministrów podzieliłaby się z opozycją wiedzą o aktualnej sytuacji. Wówczas, ponad podziałami, moglibyśmy podjąć przemyślaną decyzję. Inaczej będzie to wyglądało na grę strachem Polaków uprawianą przez rząd, uznał. Paweł Kukiz zostanie wyjątkowym. Nie wiem, jak zagłosuje swoje zdanie o propozycji wprowadzenia stanu wyjątkowego ma też Paweł Kukiz. Szef formacji Kukiz 15, który zawarł z PiS umowę o współpracy, przyznał, że w sprawie poparcia dla stanu wyjątkowego nie podjął decyzji, ale nie mieści się to w porozumieniu z partią rządzącą. Z całą pewnością potrzebna jest debata sejmowa choćby po to, żeby wyjaśnić różnego rodzaju wątpliwości, zobaczyć skalę, bo przecież obostrzenia mogą mieć różny stopień i jakich konkretnych obszarów będzie dotyczyło, podkreślił poseł. W jego ocenie, jeśli opozycja będzie miała taką siłę przekonywania, żeby nie wprowadzać tego stanu, będzie miała takie argumenty, które spowodują, że przyznam im rację, to zagłosuję tak, jak uważam za stosowne. Zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że zagrożenie zewnętrzne to bardzo poważna sprawa. Po pobycie w Komisji Służb Specjalnych w poprzedniej kadencji nie bagatelizowałbym tej sprawy przygranicznej, choćby ze względu na to, że Ameryka pokazała swoją totalną niemoc w przypadku ewakuacji z Afganistanu, a druga sprawa to ćwiczenia Zapad. Byłoby bardzo dobrze, gdyby w sposób mocny, nawet medialnie, rząd polski w działaniach dyplomatycznych zwrócił się do Unii Europejskiej, aby działania rządu miały poparcie Unii, zauważył Paweł Kukiz. Jak wprowadza się stan wyjątkowy? Zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym prezydent rozpatruje wniosek rządu o jego wprowadzenie, niezwłocznie, a następnie wydaje stosowne rozporządzenie lub odmawia takiej decyzji. Jeśli głowa państwa zdecyduje się poprzeć rządowy wniosek, rozporządzenie w ciągu 48 godzin od podpisania trafia do Sejmu. Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Sejm może w uchwale uchylić rozporządzenie i obowiązywanie stanu wyjątkowego.